Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Tczewie pokazały, że jesień życia wcale nie musi być smutna. Wieczorowe i koktajlowe suknie, koronki, kwiaty, muszki, garnitury, gwar rozmów, a przede wszystkim kapelusze to elementy, które od razu skupiały uwagę przybyłych gości. 1 października przypada co roku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który był okazją do wyprawienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej balu dla wyjątkowych gości. 1 października, Międzynarodowy Dzień Seniora. Dajmy seniorom troskę maleńką, aby ich złoty wiek nie był dla nich męką. Tak kiedyś napisał nasz senior Ali Nadzikowski. Trzymamy się tego przesłania, chcemy robić im wiele radości każdego dnia. Oprawę muzyczną balu zapewniła świętująca 40-lecie Wesoła Kapela, która ma przepis na młodość. Jeżeli w swoich tekstach, we wszystkim, mamy dużo miłości, dużo serca, to jest jedyna rzecz, która w człowieku może być oddana drugiemu człowiekowi z nawiązką i do nas to wraca poprzez uśmiech. No chociażby jakieś pozdrowienie takie, no są to rzeczy niepowtarzalne i dlatego my do dzisiaj, śpiewając o miłości, o wszystkim, jesteśmy tak długo na rynku, no i chcielibyśmy jeszcze pograć trochę. Charakterystycznym motywem balu był kapelusz, znak, że społeczność seniorów jest zgrana, zdystansowana do świata i potrafiąca się doskonale bawić. Quizy, zagadki, nagrody, no i tańce. Seniorzy mogą młodym dawać przykład, jak się bawić od pierwszych taktów muzyki. Dzień później seniorzy zaprosili wszystkich mieszkańców na starówkę. Kolorowy korowód z nieodłącznymi kapeluszami przeszedł ulicami, a uczestnicy zebrali się na Niecce przy ulicy Łaziennej, gdzie wspólnym grom i zabawom w radosnym nastroju łączącym pokolenia nie było końca. Seniorom z okazji ich święta i nie tylko życzę wigoru, żeby nie zamykali się w swoich czterech ścianach, żeby szukali aktywnych form działania, żeby wymyślali formy aktywności, takie jakie każdemu z nas są potrzebne i żeby trzymali się razem. Wszystkim seniorom życzymy zdrowia i radości. Pełną relację z Dnia Seniora w Tczewie będzie można obejrzeć na naszej antenie już we wtorek. Pomyślności niechaj żyje nam.